dalej. Witam panie, witam panu, witam serdecznie. Przemek, no wspaniale, że mieszkaniec Mrągowa, najsilniejszy człowiek, można powiedzieć, w Armii Mazur, organizuje imprezę w swoim rodzinnym mieście. To jest chyba podejrzewam 7. czy 8. edycja pokazu Strongman w Mrągowie, tak? Dziękuję tutaj władzom miasta, sponsorom, tak? Bo bez nich, bez sponsorów by nie było tego sportu. Dzięki temu też pomagają mi w utrzymanie dalszej dyscypliny tego sportu. Startuję na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Szczerze promuję też to miasto, tak? Nie tylko jestem na silniczym maratonie, też mamy 5. na Mistrzostwa Polski, byłem na Mistrzostwa Świata w Stanach, no, Arnold Schwarzenegger, mam szereg tytułów, bo jestem reprezentantem Polski na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej, tak krótko mówiąc, można powiedzieć. Te 2 lata tylko miałem delikatne przerwy poprzez ze względu na pandemię, ale rozwój zawodowy, niebawem się Państwo dowiecie, jaki ten rozwój zawodowy jest. Na pewno będziecie bardzo zadowoleni, jeszcze w szczególności mieszkańcy. Tak, i oczywiście będę tu kontynuował ten sport, bo to sport moją jest pasją, dużo osób o tym wie, tak? Staram się jak najbardziej w tym kierunku iść, dopóki zdrowie pozwoli, siły będę miał, będę cały czas reprezentował miasto, startował. Sławek, witamy Cię ponownie w Mrągowie, bo to już nie pierwsza Twoja wizyta. Jak tak patrzysz na mnie, na osobę, która ewidentnie narzeka na brak tkanki mięśniowej, czy ja mógłbym też wziąć udział w takich zawodach? No właśnie po to je robimy, żeby robić dla takiej publiczności jak Ty, żeby pokazać, co my robimy, bo to nie chodzi o rywalizację ze mną, ja z Tobą, to generalnie chodzi o to, że przywozimy taki sprzęt, na którym my zarówno możemy sobie pokazać, a Wy możecie z niego tak samo korzystać jak i my, żeby zobaczyć, z czym to się je, jak to się robi. Bo przecież sport to zabawa. Oczywiście, tutaj jesteśmy dlatego, żeby tutaj właśnie ten niedzielne popołudnie jakoś uatrakcyjnić właśnie w tego mini strongmana. Zawodniczka numer 2 to? Edyta z Bartoszyc. Słynne Bartoszyce, proszę Państwa, z Bartoszyc. Tam się dużo działo kiedyś. 10! Żeby mieć przynajmniej drugą, przynajmniej 26 sekund. 15! Żyjemy ciągle tymi wielkimi naszymi sukcesami. W końcu Mariusz Budzianowski został 5-krotnym indywidualnym mistrzem świata. A tu, kiedy przyjeżdża choćby Sławek Toczek z tej słynnej czwórki naszych najlepszych siłaczy, to zawsze jest pełna mobilizacja. Mamy fajną pogodę, fajną atmosferę. Najważniejsze dzisiaj jest jednak to, że przygotowaliśmy mnóstwo rzeczy dla dzieciaków i mam nadzieję, że tu w Mrągowie znajdzie się jakiś prawdziwy talent, choćby na miarę Sławka Toczka. A tak naprawdę to on się już znalazł, bo przecież jest Przemek Brzoza z Mrągowa. Tak, Przemek Brzoza jest z Mrągowa i to on jest organizatorem, za co mu serdecznie dziękujemy. Więc jeśli kiedykolwiek z Mrągowa wyjdzie jakiś wielki talent siłaczy, tudzież innych sportów, to może być właśnie zasługa takich pasjonatów jak Brzoza. Już nie trzeba. Uwaga, panie panowie! 3, 2, 1, start! Nie zwalniamy tempa, cały czas imprezy, nie tylko te ogromne na amfiteatrze, te w mieście, ale także te sportowe, dzisiaj pokaz strongmanów. No mogę bardzo tylko podziękować dla Przemka Brzozy, miasto się włącza także finansowo w tą imprezę. No i to, tego typu imprezy zawsze będą wspierane. O, że w tym momencie jest 26. Proszę Państwa. A już chciałem powiedzieć, że Julka dostanie specjalne stypendium od burmistrza.